Товарищи, слово для приветствия представляется товарищу Станиславу Кане, первому секретарю Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии. Wielce szanowny towarzyszu Breżniew, drodzy towarzyszki i towarzysze. Dziś myśli i uczucia milionów ludzi całego świata kierują się ku Moskwie, ku tej sali. Tak jest również w Polsce, tak jest w naszej partii. Zjazdy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, partii stworzonej przez Lenina, są wydarzeniem o doniosłym znaczeniu i światowym wymiarze. Są kuźnią myśli programowej pionierów budownictwa socjalizmu i komunizmu. Wytyczają perspektywy kraju rad, wywierają doniosły wpływ na sytuację międzynarodową. W imieniu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej życzę wam, drodzy towarzysze delegaci, owocnych obrad. Przekazuję wszystkim członkom waszej partii, ludziom radzieckim, braterskie pozdrowienia i słowa serdecznej przyjaźni od komunistów polskich i narodu polskiego. Związek Radziecki, jego siła i autorytet międzynarodowy, dorobek materialny i duchowy narodu radzieckiego, polityka pokoju stanowią dla świata źródło nadziei i wiary w przyszłość. Nasza historia przynosi ważne nauki, bogate dziedzictwo i tradycje wspólnej walki polskich i rosyjskich demokratów i rewolucjonistów. Jakże dobitnie symbolizują te tradycje Feliks Dzierżyński, wielki rewolucjonista, bliski towarzysz Lenina, Konstanty Rokossowski, syn robotniczej Warszawy, marszałek dwóch narodów. Polaków cechuje głębokie umiłowanie wolności. Pamiętać będziemy zawsze, że gorącym rzecznikiem prawa narodu polskiego do samostanowienia był Włodzimierz Lenin, że dwukrotnie drogę do odbudowy niepodległego państwa polskiego otworzyła wielka socjalistyczna rewolucja październikowa i jej dzieło Związek Radziecki. Znane są cierpienia i męstwo naszego narodu w walce z faszyzmem. Szczycimy się tym, że Wojsko Polskie zrodzone na radzieckiej ziemi zapisało na frontach wojny piękne karty polsko-radzieckiego braterstwa broni. Dziś z trybuny 26. Zjazdu pragnę z całą mocą podkreślić, że zachowamy na wsze czasy pamięć o Armii Radzieckiej, która wyzwoliła nasz kraj od hitlerowskiej okupacji. Za sprawą Związku Radzieckiego dokonał się akt dziejowej sprawiedliwości. Polska powróciła na prastare ziemię, na Odrę, Nysę i Bałtyk. Tak jak bezcenną i ogromną była pomoc radziecka w odbudowie zrujnowanego kraju i w jego uprzemysłowieniu, tak i dziś niezastąpiona jest dla Polski wszechstronna współpraca ze Związkiem Radzieckim. Pamiętamy znamienne słowa towarzysza Leonida Breżniewa, że Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego, państwo radzieckie zawsze szczerze pragnęły, aby Polska była silnym, niezależnym i demokratycznym państwem. I my Polacy, jesteśmy ze wszech miar zainteresowani w sile i rozkwicie bratniego Związku Radzieckiego, w jego pozycji międzynarodowej. W tym widzimy główną gwarancję bezpieczeństwa i ważny warunek naszego ekonomicznego rozwoju. Dlatego też przyjaźń polsko-radziecka
i Sojusz Polsko-Radziecki zawsze będzie podstawową zasadą naszej polityki zagranicznej i przedmiotem szczególnej troski partii. Drodzy towarzysze, z uwagą wysłuchaliśmy referatu Komitetu Centralnego KPZR. Jesteśmy pod wrażeniem wnikliwości ocen i rozległości horyzontów tego dokumentu. Jasność perspektyw i świadomość zadań, jakie cechują obrady 26. Zjazdu KPZR, dają pewność, że program, który zjazd wytyczy, przyniesie budownictwu komunistycznemu w Związku Radzieckim dalsze sukcesy, umocni całą wspólnotę socjalistyczną, wszystkie siły walczące o wolność narodów i pokój we współczesnym świecie. Szanowni towarzysze, w toku całego okresu budownictwa socjalizmu w Polsce dźwignęliśmy kraj z ruin i osiągnęliśmy rezultaty o historycznym wymiarze w rozwoju gospodarki narodowej, kultury i sytuacji socjalnej społeczeństwa. Ostatni okres przyniósł jednak wielkie trudności i postawił nas w obliczu ciężkich prób. Przez kraj przetoczyła się fala napięć społecznych. Mamy dramatycznie trudną sytuację ekonomiczną. Trwa ostra walka polityczna. Wiemy dobrze, że wasza partia i ludzie radzieccy z dużą troską śledzą rozwój sytuacji w Polsce. Zrozumiałe są dla nas powody zainteresowania i niepokoju polskimi problemami ze strony innych bratnich partii, co znalazło wyraz w czasie moskiewskiego spotkania czołowych działaczy partii i państw stron Układu Warszawskiego w grudniu ubiegłego roku. Sytuacja w Polsce i w związku z Polską wiąże się z bezpieczeństwem wszystkich krajów socjalistycznych. Socjalistyczne więzi przyjaźni są nierozerwalne i ich obrona jest zarówno sprawą każdego państwa, jak i sprawą całej socjalistycznej koalicji. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ma pełne poczucie patriotycznej i internacjonalistycznej odpowiedzialności za wyprowadzenie ojczyzny z obecnego kryzysu społeczno-ekonomicznego, za ustabilizowanie sytuacji wewnętrznej, za stworzenie sprzyjających warunków dla niezakłóconego rozwoju socjalizmu. Nie socjalizm jest przyczyną naszych trudności, a naruszenie jego zasad, woluntarystyczne lekceważenie ekonomicznych praw socjalizmu, leninowskich norm w życiu partii, niedocenianie klasowych sprzeczności w społeczeństwie i zaniedbania w pracy ideologicznej. Wszystko to razem powodowało narastanie robotniczego niezadowolenia, powodowało wzrost partyjnej krytyki. W takiej sytuacji nasza partia wybrała drogę politycznego rozwiązania konfliktu społecznego. Drogę odbudowy zaufania społeczeństwa do władzy ludowej. I to jest zasadniczy kierunek naszego działania. Nie zapominamy jednak, że na fali krytyki społecznej podejmują działania również siły nieukrywające wrogości do socjalizmu. Siły wręcz kontrrewolucyjne, wspierane przez ośrodki imperialistycznej dywersji. Przeciwnicy socjalizmu starają się opanować nowe związki zawodowe, przeciwstawić je naszej partii, usiłują podtrzymywać napięcia, szerzyć anarchię i rozprzężenie społeczne. Jesteśmy zdecydowani uczynić wszystko, co niezbędne, aby tym niebezpiecznym poczynaniom przeciwstawić się kategorycznie. Na kolejnych plenarnych posiedzeniach Komitetu Centralnego przyjęliśmy program wyjścia z trudności, program socjalistycznej odnowy życia społecznego, rozwoju socjalistycznej demokracji, przywracania leninowskich norm w życiu partii i umacniania jej kierowniczej roli. W pełni jesteśmy zgodni z towarzyszem Leonidem Breżniewem, który w przemówieniu na obecnym zjeździe powiedział, że wydarzenia w Polsce przekonują raz jeszcze, jak duże znaczenie ma dla partii
dla umocnienia jej kierowniczej roli przysłuchiwanie się głosowi mas ludowych, zdecydowana walka z wszelkimi przejawami biurokracji, wolontaryzmu, aktywnego rozwijania demokracji socjalistycznej, prowadzenie wyważonej, realistycznej polityki w stosunkach gospodarczych za granicą. Konsekwentnie odbudowujemy siłę i aktywność partii, jej więź z ludźmi pracy. Od miesięcy prowadzimy już wielką mobilizację dla pokonania ekonomicznych trudności. Działamy na rzecz politycznej jedności ruchu zawodowego, który jest u nas podzielony. Opieramy się na nauce marksizmu-leninizmu. Odwołujemy się do patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji naszej partii. Ten kierunek działań Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej znajduje coraz szersze poparcie społeczne. Rośnie i umacnia się front sił rozsądku i obywatelskiej odpowiedzialności. Nie zabraknie nam cierpliwości w pozyskiwaniu dla tej linii wszystkich uczciwych Polaków, wszystkich patriotów, ale nie zabraknie nam też zdecydowania w walce z wrogami, w obronie socjalizmu. Dziękujemy Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i wszystkim ludziom radzieckim za braterską pomoc i poparcie, za zrozumienie naszej sytuacji i wiarę w to, że nasza partia i naród potrafią samodzielnie rozwiązać polskie problemy w duchu socjalizmu, zgodnie z interesami naszego kraju i całej socjalistycznej wspólnoty. Jest to nasza narodowa i internacjonalistyczna powinność. Jest to nie tylko w pełni konieczne, ale jest to realne. Pragniemy zapewnić... Pragniemy was, towarzysze, zapewnić wszystkich przyjaciół, że mamy dość woli i sił, aby sprawić, że kontrrewolucja w Polsce nie przejdzie. Polska jest... Polska jest i pozostanie socjalistycznym państwem, wiernym sojusznikiem Związku Radzieckiego i niezłomnym ogniwem socjalistycznej wspólnoty. Będzie niezłomnym ogniwem... Będzie niezłomnym ogniwem polityczno-obronnej koalicji, której imię da bohaterska Warszawa. Będzie aktywnym uczestnikiem wspólnych przedsięwzięć w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Drodzy towarzysze, jesteśmy pewni, że uchwały 26 Zjazdu KPZR przyniosą waszej partii, narodom kraju rad, nowy dorobek, że wzbogacą one nas wszystkich i pomnożą nasze wspólne siły. Łączą nas wspólne idee i wspólne cele. Warunki, w jakich dziś działamy, stały się bardziej złożone. Ale to właśnie nadaje naszej jedności i naszemu sojuszowi szczególnej historycznej doniosłości. Zgodnie z leninowską tradycją, tak jak zawsze, od dni Wielkiego Października niesiecie w pierwszym szeregu sztandary socjalizmu, postępu, wolności narodów i pokoju. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i Polska Ludowa będą w tym pochodzie ku przyszłości zawsze z wami. Niech żyje komunistyczna... Niech żyje Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego i jej leninowski Komitet Centralny. Niech umacnia się przyjaźń polsko-radziecka, braterstwo naszych partii i sojusz naszych państw. Niech umacnia się cała nasza socjalistyczna wspólnota.